Witaj, droga kobieto. Z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Kobieto? Tak, właśnie, ponieważ za 3 dni mamy Dzień Kobiet i jest to miniseria składająca się z 3 filmów właśnie dla kobiet, dlatego jeśli jesteś mężczyzną, to koniecznie wyłącz teraz to wideo. Droga kobieto, chcę cię zachęcić do dania sobie prezentu. Każda z nas sama powinna sobie dać te 3 prezenty, aby nie tylko być zdrowszą, ale również szczęśliwszą, bardziej efektywną i z większą energią każdego dnia. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszym prezencie, czyli akceptacji. Tak się składa, że moje pacjentki, które często przychodzą do mnie, bo źle się czują, są chore, nie mogą schudnąć, wiele razy podejmowały próby przechodzenia na zdrowszą dietę, odchudzenia itd. I najczęściej kończyły się one co najwyżej efektem jojo, a przede wszystkim fiaskiem. Dlaczego? Bo my, kobiety, bardzo często jesteśmy perfekcjonistkami i nie akceptujemy porażek. Albo wszystko, albo nic. I to jest bardzo duży błąd. Jeżeli postanawiasz zadbać o swoje ciało, zadbać o swój organizm, to nie musisz od razu iść na całość. I jeżeli raz się potkniesz, podwinie ci się noga, to już ze wszystkiego rezygnować. A my właśnie tak robimy. Przechodzimy na dietę, ale jesteśmy na jakiejś imprezie, zjemy ciastko i po prostu już porzucamy tą dietę, bo przecież ona nie ma sensu, bo popełniłam błąd. Nie. Nie bądź dla siebie aż tak surowa i akceptuj siebie. Wtedy będziesz może wolniej, ale jednak osiągnąć te rezultaty i nie zniweczysz wszystkich swoich wcześniejszych starań. Dlatego akceptacja siebie, akceptacja również swojego ciała, które może nie jest ciałem z okładki Playboya, ale jest twoje i nie definiuje tak naprawdę ciebie, to ty możesz zdefiniować twoje ciało. Już teraz jesteśmy piękne, jesteśmy idealne i jeżeli zaakceptujemy siebie, pokochamy siebie, a także zaakceptujemy porażki i małe potknięcia, które każdy z nas ma na swojej drodze, to na pewno będzie to z ogromną korzyścią dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia, a także z ogromną korzyścią dla naszego otoczenia, bo jeżeli my same jesteśmy szczęśliwe, wewnętrznie poukładane, to również jesteśmy o wiele lepsze w kontaktach z innymi i nasi bliscy, na których przecież tak bardzo nam zależy, również na tym korzystają. Także życzę tobie akceptacji i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Cześć!